Witajcie moi drodzy, jako że było kilka zapytań na moich streamach o tę kwestię, dzisiaj w tym krótkim takim instruktażowym filmie pokażę wam, jak najlepiej zmodować M4, żeby miała najwięcej ergonomii i najmniej odrzutu. Dobrze, przejdźmy więc do sprzedawców. Zacznijmy od tego, że potrzebujemy bazy, czyli podstawowej M4. Kupimy ją sobie teraz. Kosztuje u mnie na najwyższym poziomie po wszystkich zniżkach i na najwyższej reputacji $1135. Zakupmy teraz potrzebne do niej, do modowania tej M4 części. Na razie kupię wszystkie części, zobaczycie mniej więcej, w którym one są miejscu, potem podświetlę wam je wszystkie na ekranie. Kupujemy karabin stock SG, w zależności od koloru, jaki wam się podoba. Następnie przechodzimy do Magpul Rubber Bat Pad, do tej właśnie kolby, $25, zakupmy. Następnie Multicaliber Silencero Hybrid 46, czyli tłumik multikalibrowy, kupujemy. Do niego baza, czyli Direct Track Mount Adapter, kupujemy. Następnie handguard, tutaj ten w zależności od tego, czy wolicie dłuższy lub ten za $142, czyli LVOAC lub LVOAS, w zależności od tego, czy wolicie mieć dłuższy czy krótszy, oba mają tą samą ergonomię, ja wolę, żeby był dłuższy, więc kupuję ten za $175. Następnie kupujemy Tactical Charging Handle, $46 plus 1 punkt do ergonomii. Rączka Naro Arms Graal S plus 15 punktów do ergonomii. Victor Cast V Key Mode, czyli taka szyna do zamontowania przedniego chwytu. 6-inchową kupujemy. Następnie przedni chwyt Fortis Shift Tactical Grip, to jest jeden z tych nowych dodanych, on ma największą ergonomię i najmniej recoila, kupujemy. No i to by chyba było na tyle, jeszcze musimy zaopatrzyć się w magazynek, oczywiście nie, wróć komenda, jeszcze musimy zakupić Cold Buffer Tube za $12, która odejmuje nam 5 punktów recoila. No i do tego magazynek, oczywiście bębnowy ma najmniej do minusu ergonomii, czyli tylko minus 5 punktów. Kupujemy ten oto magazynek. Dobrze, jesteśmy w steszu, tutaj mamy naszą podstawową czwórkę, tutaj mamy wszystkie części potrzebne do zmodowania naszej broni. Tutaj da się wyświetlić tylko 4 okna naraz, więc postaram się tak czwórkami pokazać wam, co potrzebujemy. Oprócz tego widzieliście, w których miejscach u tradera można to zakupić. No i dobra, to są wszystkie części, jakie potrzebujemy, żeby zmodować naszą M4. Przechodzimy teraz do modowania. Zaczynamy od zdejmowania tych podstawowych przyrządów celowniczych. Bardzo prosta sprawa. System modowania broni tutaj w tej grze jest naprawdę mega prosty. Na pierwszy rzut oka może się wydawać lekko skomplikowany, ale jest naprawdę mega prosty. Zacznijmy tutaj od rączki. Zakładamy naszego Graala S. Następnie stock CST. Do tego stoku zakładamy MOE, na niego gumkę RBP. Zmieniamy AR15 na BOT L. Tutaj z takim ładnym dzinglem prostokątnym, że tak to nazwę. Następnie magazynek. Podpinamy oczywiście bębnowy, który ma najlepszą ergonomię. Tutaj lufa. Nie powiedziałem jeszcze o lufie. Są dwa rodzaje lufy. 260 i 370. Dochodzi tutaj kwestia wizualna, oczywiście ta jest dłuższa, tłumik wystaje z niej troszeczkę dalej, a z tej wystaje troszeczkę bliżej.
Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, to biorąc pod uwagę ergonomię, odrzut i prędkość wylotu kuli, 370 jest o wiele lepsza, więc za każdym razem montuję tutaj 370. Zmieńmy sobie ten hangar na LVOAC, który wygląda tak. Do niego musimy podpiąć szynę, do której będziemy mogli zamontować przedni chwyt, czyli 6-inczowy KSV. Na ten KSV zakładamy chwyt przedni shift. Jak mamy to zrobione, tutaj oczywiście do tego LVOAC możemy zamontować inne takie 6-inczowe, 4-inczowe i 2-inczowe szyny, do których możemy założyć również lasery, latarki i tak dalej, ale ja raczej nigdy nie używam tych dodatków, ponieważ obniżają one strasznie ergonomię, nie opłaca ich się nosić, według mnie są raczej zbędne, chyba że jeżeli ktoś wizualnie komuś się to podoba, tak troszeczkę więcej rzeczy nawalone tutaj na ten przód broni, to wtedy możecie sobie pozakładać. Następnie przód, czyli wylot lufy, zmieniamy DT mount do naszego celownika, zakładamy na górę celownik. No i jeżeli chodzi o cały modding broni, to jest już praktycznie wszystko. Na górę zakładamy jeszcze tylko celowniki, to w zależności od waszych upodobań, czy idziecie na krótko, czy na blisko, możemy założyć oczywiście różne celowniki. Nie ma z tym problemu. No i tak właśnie wygląda zmodowana M4, tutaj są jej statystyki. Tak wyglądają jej statystyki. Muzzle velocity 866 metrów na sekundę. Waga 3,46. Ergonomia. Nie ma tutaj żadnych numerycznych statystyk, są takie paseczki. To jest ergonomia, to jest recoil. I tak wygląda nasza bardzo ładnie zmodowana M4. Za chwilę wejdziemy sobie do gry. Tak tylko dla po prostu pokazania, jak ona strzela z pozycji stojącej i leżącej. Ok, jesteśmy na mapie Customs. Mamy dwa magazynki do wypróbowania naszej broni. Za cel posłużą nam te drzwi. Oczywiście odpalamy full auto i wcisnę tutaj w tym momencie tylko przycisk myszy. Nie będę tak jakby redukował odrzutu. Zobaczymy, jak wysoko na tych modyfikacjach pójdzie nam celownik w górę. Teraz sprawdźmy to samo z pozycji leżącej. Oczywiście wiadomo, że praktycznie każda broń z pozycji leżącej jest mega dobra. Ustawimy sobie na tej wysokości i zobaczymy, czy celownik pójdzie w górę. Jak widać, przy pozycji leżącej różnica w skupieniu się pocisków w jednym miejscu jest powalająca. No praktycznie nie ma żadnego porównania. Tutaj mamy tak wielkie pole, w które leciały te pociski, a tutaj praktycznie można powiedzieć, że wszystkie są w jednym punkcie. Także tak wygląda i tak się strzela z M4 na tych pełnych modyfikacjach, które według mnie dają najlepszą ergonomię i najmniejszy odrzut i są najlepsze. Jeżeli chcecie, nakręcę taki sam materiał dotyczący AKM-a bądź AK-74N. Na razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o M4A1. Widzimy się w kolejnych materiałach i zapraszam was oczywiście na codzienne streamy z Tarkowa na moim kanale YouTube. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się.